Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś e, pogadamy sobie w Bawoli Mecho znów o tych komentarzach, o tych, o tych dosyć specyficznych, znaczy, może inaczej. No tak, pogadamy po prostu o tych komentarzach ludzi, którzy myślą o tym, że z samoloty sypują piasek i generalnie. Jest już koniec świata, i podczas zaćmienia były trzy dni. Zaćmienia, które nie wiem, czy wy widzieliście te trzy dni zaćmienia, ale ja nie widziałem. Ale zanim o tym pogadamy, piękne zdjęcie pana Michała Sośnickiego. Fotografia fantastyczna, zdobycz, gratuluję. No i tu już wcześniej pokazywałem, ale pokażę raz jeszcze. Piękny. Mem, który dobrze podsumował te trzy dni ciepła. Trzy dni lato premium. Okres próbny, próbny lata we wiosnę ze szczyptą pyłu sacharyjskiego. To mieszką metali. Moi drodzy. Ja miałem w sumie tego bawalego echa nie nagrywać, bo po ostatnim, który nagrałem, miałem odpocząć sobie, ale Jarek którała, wstawił post podsumowujący to, co się po prostu dzieje, to, co się dzieje w mediach w tym roku wybitnie, bo powiem Wam szczerze, że problem ja już widziałem od dwóch bądź trzech lat, ale w tym roku szury przechodzą samych siebie, bo tak będą ich po prostu nazywał. Oni nas nazywają, wiecie jak? gadami, więc my ich będziemy nazywać szurami. Moi drodzy, ja ostatnio nagrałem materiał Bawole Echo właśnie dotyczący komentarzy i tych fake materiałów, które latają po TikToku przede wszystkim i te osoby z TikToka czerpią wiedzę i dzięki tej wiedzy myślą, że wszystko wiedzą, a tak naprawdę nic nie wiedzą i żyją w jakiejś dziwnej, w jakimś dziwnym uniwersum, przy czym uniwersum Kononowicza przy tym to jest bajka mlecznego człowieka, więc tam raczej Ach, po prostu zobaczcie sami, co ja wam będę opowiadał, słowami tego się opowiedzieć nie da. Czytam komentarze z dobroci dla innych, ale przede wszystkim dla siebie, bo rodo. Zakryłem oczywiście e, niki, ale i tak połowa kąt to są fej konta. No i czytamy, gdy piszę na innych grupach, a w szczególności na grupie Lubuscy łowcy burz, Lubuscy, może mi w końcu odbanujecie. Tak, w sumie nie musicie. To, że to nie żaden piasek sacharyjski, tylko sypią nas jak stonkę, to ludzie... Ale kogo sypią? Ich sypią? Faktycznie w tym roku jakby z tych samolotów, wiecie, sypali tych ludzi albo no nie wiem, bo jakoś więcej tych komentarzy jest. To ludzie w 99% nie mają żadnej świadomości, a są co odważniejsi i wyśmiewają mnie za to, że piszę prawdę. A więc, droga pani, jak to będziesz oglądała, ja też panią wyśmiewam i to tak fest panią wyśmiewam. Więc, okej, okay. pełno głąbów w Polsce się narodziło, i tak zaślepieni kłamstwem globalistów. <laughs> Kurwa, przeczytajcie to sobie sami, bo po prostu ja nie mogę, ale lecimy dalej. Ko kolejny dosyć ciekawy komentarz, bo tak sobie właśnie szukałem tych komentarzy, żeby zobaczyć co oni tam piszą. Fakt, że ci, że ci, co to robią, też tym oddychają. Chodzi o ten, wiecie, pył sacharyjski, który jest rzucany z samolotów, bo już teraz w tym uniwersum nie, nie jest tylko chemia zrzucana z samolotów, ale również ten pył sacharyjski, to wszystko jest z samolotów rzucane. I jeżeli jakaś pada, jakaś refleksja, ale zaraz przecież ci, co to robią, oni też tym chyba oddychają, przecież oni też tu gdzieś są. To pada magiczne słowo, magiczne zdanie: kasa czyni cuda. No i wiecie, no i znów pytanie: skąd pewność, że są ludźmi? my chodzi o nas? Podobno my jesteśmy globalistami, ale zaraz o tym za chwilę. Tutaj też dosyć ciekawy komentarz, bo wdałem się w taką pewną dyskusję, w której, w której no, pewna pani twierdzi, że teraz, że teraz niebo jest cały czas szare, a wtedy było cały czas niebieskie. Tylko z drugiej strony jazdów pamiętam, jak byłem dzieckiem, żeby o 12 nie chodzić, tak, tak dziadkowie mówili, żeby o 12 pierwszej, drugiej nie wychodzić, bo ozon, wiecie, powiem Wam tak. Wystarczy to przeczytać, bo ja sobie połamię język, żeby zrozumieć, że są, znaczy dużo, znaczy z, z tych osób, część osób ma minimalną wiedzę, opiera się na doświadczeniach, jakie były kiedyś. Ja też powiem Wam, że... Gumy Turbo kiedyś smakowały lepiej jak teraz. Korsarze, również groszki, nie wiem czy ktoś kojarzy, kiedyś szczególnie mleczne i kokosowe były pyszne, a pomarańczowe były najlepsze. Teraz też one są, bo dorwałem, ale w sumie smak nie ten. Smak nie ten, moi drodzy. Wiecie. Przez naprawdę taką, przez taki pryzmat nie ma co patrzeć, ale lecimy dalej. Jakieś dziwne fejkonto. Polscy łowcy burz, po co gadacie takie głupoty? Weź magnes i zobacz, co to za pył. Kolejni siewcy globalnej narracji. To już teraz jesteśmy również siewcami globalnej narracji. Lecimy, moi drodzy, dalej. No to już jest słynne bośniackie laboratorium, w którym to przebadano piasek z samochodów na obecność różnych metali. No i teraz tak, generalnie tak w krótkim skrócie ujmując, są artykuły, w których podważono te badania, jakkolwiek by były, przede wszystkim odpowiednie badanie powinno być wykonane chociażby na kroplach deszczu, a nie na sypie, który jest w samochodach, bo samochody przecież też się poruszają. Samochody nie były zupełnie czyste przed tym jak ten był Saharyjski, zaczął spadać, więc to, co jest tu napisane, jest oczywiście fake. Em. Oczywiście to jest fake. Em. No, ale moi drodzy, zerknijmy sobie właśnie na te smugi i na te, te, te chemitrelsy, które spadają. Ja w sumie tak pokopałem sobie po zdjęciach satelitarnych i pierwsza rzecz, jaka zawsze się zwraca uwagę, to osoby, które powielają takie dane, zupełnie nie wiedzą, Czym jest kondensacja? Nie wiedzą, albo nie są świadome, albo nie chcą przyjąć do głowy tego, że atmosfera nie jest jednolita i że w danych miejscach, gdzie są dobre warunki do kondensacji, para wodna się kondensuje. Na czym? Na jądrach kondensacji, a w niektórych miejscach tego po prostu nie ma. Tu jest dobry przykład, to jest mapa, mapa też Polski. Z tego co tutaj dobrze widzę, tak tutaj będzie też i gdzieś mapa Polski. No i generalnie to co my przede wszystkim widzimy, to mniej zachmurzenia. Przed frontem, który do nas chyba wtedy, bo to dawna mapa, docierał z zachodu, to był to front ciepły. Widzimy tutaj chmury piętra wysokiego, chmury piętra średniego, i tu już dalej chmury piętra niskiego. I najczęściej smugi takie widać, bo ta kondensacja najłatwiej się tworzy przed frontem ciepłym, właśnie tam, gdzie są fronty, znaczy tam, gdzie są chmury chociażby piętra wysokiego. Tu bardzo dobrze widać chmury piętra wysokiego, chmury pierzaste, no i lokalnie widać te przecięcia samolotów. No bo tak, samoloty latają, wystarczy włączyć aplikację Fly Radar i widzimy, że samoloty latają. To jest chyba gdzieś koło. Tak mi się wydaje, centralna albo południowo-zachodnia e, e, Polska. Natomiast przenieśmy się bardziej na północny wschód, nad Zato O Opatrz, tu nie latają samoloty. Latają oczywiście jak najbardziej, tylko tutaj już nie ma warunków do tego, żeby ta kondensacja mogła powstać. Moi drodzy, lecimy dalej. No mamy kolejne komentarze i w ogóle tutaj pomyślałem sobie, że wejdę głębiej. Zobaczę, co tam po prostu w tym wszystkim piszczy. No i mamy komentarz, że mamy już konflikt z administratorem tej strony, a chodzi o stronę i którą stronę związaną z łowcami em, Bush. No i tam czytamy, że raz system, system jesteśmy systemem, mówi, że em, Chmura po wulkanie na święta dojdzie i z dużą zawartością siarki, e, oczywiście, będzie nad Polską, potem, że wiecie, pył saharyjski i tak dalej. Na co pewien gomość odpisuje, bo to system. Ciskają ludziom ciemnotę, kontrolują obszary, w których robią bałagan, a ludzie zdawają im relacje. Obłęd, jak ludzie mogą być ślepi, wszyscy łowcy burz i ci od pogody maczają w tym paluchy. No to tak sobie mówię, jak ciekawy typ, nie? To wyjdziemy dalej. Jak wszedłem tam dalej i zobaczyłem co ten facet publikuje, nie chcę inaczej się wyrażać, bo nie chcę się, wiecie, jeszcze po sądach telepać, to powiem wam, że to jest ociera się o nie wiem. Nie wiem, choroszc. Orki. Nie wiem, jak zwał tak zwał. No bo czytamy dalej. Napisaliśmy na tej stronie o chemi od razu zostaliśmy zablokowani. To jedna wielka mafia. Dokładnie, okazuje się, że wszystkich nas blokują. E, tutaj mamy ja też na innych stronach łowcy busz, też to są debile. No i dokładnie tak, no i teraz tak. Ja też to są strony systemowe, gadzie, gadzie strony. Łowcy busz Macie gadzią stronę i MGW tak samo, my też mamy gadzią stronę. Jesteśmy gadami, jesteśmy w systemie. Szekle nam płacą. Chłopie, jak będziesz to oglądał, ty wiesz, ile mi za ten odcinek zapłacą? Tyle mi zapłacą. Dokładnie tyle mi zapłacą, bo nikt mi nie opłaca. To jest moje zdanie. Tak jak ty wyrażasz swoje zdanie, obrażając nas chociażby, to i my też wyrażamy swoje zdanie, obrażając zapewnie ciebie. No nie wiem, choroszczy pewnie by tam wesoło mieli. No nie wiem, no nie wiem. Moi drodzy, lecimy dalej, i tak właśnie przeglądam ten profil, patrzę, co ten facet publikuje. No mówię, dobra, dajmy mu szansę. Dajmy mu szansę. Zobaczmy, skoro wyjeżdża z takimi działami, takimi działami wiecie: typu Gady, mafia i tak dalej, zobaczmy. To będzie chciał to odnajdzie. Ja nie chciało mi się tego po prostu w formie filmu publikować, bo nie miałem na to czasu za bardzo. Bo naprawdę cenię swój czas. Wolę go przeznaczyć Wam niż mu. I co, co pokazuje? Facet odpala Słuchajcie aplikację Windy, którą dobrze wszyscy znamy. I pokazuje nam, że w tym miejscu tworzy się komórka. Zaczynają się pojawić, pojawiać opady deszczu. Oczywiście komentarz to jest wszystko sterowane. Patrzcie, to 5G steruje tym, że tworzą się te burze, znaczy te opady, czy tam wiecie, że to jest sterowane. Owszem, widzimy, że tu jest kłodzko, widzimy, że tutaj mamy teren podgórski. Tam z tego, co widziałem w tej aplikacji, to był koniec marca, nie wychwyciłem dokładnie, ale jest coś takiego jak orografia terenu. I że komórki konwekcyjne mogą tworzyć się w niedaleko gór. I praktycznie od razu tam pojawiają się opady. Oczywiście jeszcze aplikacja Windy i jej radar ma, jest dosyć taki... Ta dokładność nie jest taka idealna, więc to tak wygląda trochę sztucznie. Ale no, to jest po prostu to. Kolejny faceta komentarz. Nadchodzą trzy dni trzeciemności. Chodziło o zaćmienie, które występowało w Stanach Zjednoczonych, które relacjonowaliśmy e, według filmików, które latały po TikTokach, po YouTubach. LHC miał być uruchomiony podczas zaćmienia wiecie, zderzacz hadronów z CERNu no i miały zapaść ciemności na trzy dni jakieś dziwne cuda się dziać, nie wiem może wy coś wiecie, ale trzy dni ciemności u mnie nie zapadły natomiast, chociaż jakbym tak zliczył te czytanie durnych komentarzy do tych materiałów Bawolego Echa no to bym nawet podciągnął to, że dla mnie trzy dni ciemności zapadły. Ale ogólnie, ale ogólnie to chyba raczej nie, bo jesteśmy tutaj wszyscy, rozmawiamy. Czarna dziura nie wchłania w tym momencie gdzieś ziemi, więc chyba raczej nie. No, i znów kolejny, kolejna rolka tego faceta. No, i pokazuje nam oczywiście mapę satelitarną, i widzimy, że masy powietrza wędrują z południowego zachodu na północny wschód w kierunku oczywiście polski, bo tutaj jesteśmy blisko e, czeskiej granicy. No, i tutaj mamy konwekcję, tutaj mamy tworzone, tworzące się komórki konwekcyjne, te chmury, które się przemieszczają. No, oczywiście facet twierdzi, że to przecież jest. Zasiewanie chmur w tym miejscu. Nie wiem, czy chodziło o to, że zdział mają strzelać, czy coś, ale że tu się chmury tworzą i one idą w naszym kierunku. Owszem, tworzą się tutaj, jeżeli pan wie, niżej mamy góry, mamy Alpy. No tutaj też są dosyć specyficzne warunki, ale przejrzałem te mapy, bo mam oczywiście dostęp do archiwum i nic specjalnego tutaj nie było. Widać. Lecimy dalej. Chemia panie chemia i to grubo tego syfu. A kolejna porcja wisi w Niemczech dziś na noc zostawię włączoną. Nie wiem o co chodzi chyba aplikacje. Chcą na weekend zasłonić ludziom niebotrującym sypem Gady. A to był front atmosferyczny, który z zachodu wędrował w kierunku wschodnim. Naprawdę nic wielkiego. Och, po prostu powiem wam, że niektórzy niektórzy po prostu, no jak, tak sobie życie utrudniać. Tutaj bardzo dobry przykład jeszcze. W Polsce, oczywiście, mamy system Perun. System, który wykrywa wyładowania atmosferyczne. System, który również. System radarów, który również jest w innych krajach i który dba o to, żebyśmy mieli te dane radarowe, te skany radarowe. Od czasu do czasu pojawiają się zakłócenia. Te zakłócenia mają formę takiego Wi-Fi, czyli takich, wiecie, kilku pasków, albo właśnie czegoś takiego. No i tutaj pan stwierdził, że Poznań emituje. 5G i przez co tworzą się te chmury tu, które idą w naszym kierunku. Brawo, brawo. No nie wiem, no nie wiem, co mam powiedzieć. Wiecie, to jest ten moment, kiedy ręce opowiadają, opada, opowiada, ręce już opowiadają, ręce opadają. No niestety, to jesteśmy my, moi drodzy, to jesteśmy my, to jestem ja, to jestem ja, jestem reptilianinem, jestem gadem. Jestem w mafii. Jestem... Kim ja jestem? Płacą mi pieniądze, ale ja nie wiem w jakim sklepie mam je widać. Podobny jestem? Kurwa. Podobny jestem. No. zaraz jeszcze tak złapię, to to bardzo podobny, nie? No, po prostu makabra. Moi drodzy, powiem wam tak. Ten film trafi do osób ogarniętych, czyli do was. I spoko. Ten film trafi też na Facebooka. I tam do tych osób, które właśnie są i twierdzą, że łowcy burz są w jakiejś zmowie, są gadami i tak dalej, powiem Wam tak. Wy. Nie, wróć. Powiem Wam tak. Odlajkujcie. Po prostu. Dla świętego spokoju. Po co macie sobie nerwy psuć nami. Macie swój świat, macie swoje uniwersum. Możecie tam po prostu trwać i trwać. Natomiast każdy, wszystkie osoby, które chcą rzetelnych informacji, sensownych informacji, informacji opartych na faktach, na tym co się dzieje w atmosferze, zapraszam na ten kanał. Tutaj zawsze rzetelnie. I wiecie co? Tak na koniec mi się przypomniała jedna rzecz. O ile w poprzednich latach, bo tak rozmawiałem z Jarkiem w poprzednich latach widzieliśmy ten problem. Widzieliśmy, że pojawiają się takie komentarze, pojawiają się jakieś takie dziwne ataki z dupy, co przeproszeniem, ale um, one pojawiały się w sumie wszędzie, no to wszędzie, ale w niedużych ilościach. Ale w tym roku, już teraz, a jeszcze jest przed sezonem, e, kiedy nie mamy tych upałów, bo jak będą upały, to już w ogóle, wiecie, Wstawimy jakąś mapę z temperaturą, będzie po prostu jakaś makabra w komentarzach. I w tym roku, po prostu widać totalny wysyp takich ludzi. I to jest po prostu straszne. To jest po prostu straszne. I do nas, łowców burz, mam apel. Moi drodzy. Nie poddawajmy się. Nie poddawajcie się. Wyjątek potwierdza regułę. Powiem wam tak, nie ma co się przejmować komentarzami. Fakt jest taki, że mi łatwiej mówić, bo na YouTubie komentarze są lepiej moderowane, bo musicie wiedzieć, że tu też są rajdy tych foliarzy. Natomiast tutaj algorytm to bardzo dobrze wychwytuje. Na Facebooku tak to nie działa i trzeba by było po prostu siedzieć cały czas i walczyć z tymi komentarzami. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo mądre osoby, ogarnięte osoby, mające wiedzę, jakąkolwiek podstawy wiedzy, nawet geografia, szkoła podstawowa, przeczytają prognozę pogody, spojrzą sobie na mapę, zobaczą jaka jest temperatura, o, u mnie będzie 28, super, zrobię sobie coś fajnego i pójdzie taka osoba dalej. A wiecie, taki nakręcony typ, który wiecie, tu mafia patrzy, o, gad wstawił czerwonego za mało. Tu czarny powinien być jeb komentarz. Jeb komentarz i wiecie, oni nie mają co robić, tylko to robią. Tylko to robią, bo tylko to mogą robić. I potem tych komentarzy jest dużo. I wiecie co na koniec wam powiem, że najgorsze jest to, że gdy wchodzimy w rozmowę z taką osobą, bo podam wam na koniec przykład to, gdy wchodzimy do, z taką osobą w rozmowę, to jest takie wrażenie masz, macie, jakbyście usiedli do gry w szachy z gołębiem, nie? Wy zaczynacie grać, a gołąb wszystko roztrąca, nasra na szachownicę i jeszcze wokoło i będzie z siebie zadowolony. No, to tak to wygląda. Mamy jeszcze takie wrażenie, że czasami wygląda to tak, że jak, jak w zoo, że jak że w, w tych komentarzach, jak oni tam między sobą się wymieniają, wiecie, i szczują innych, że to jest takie wrażenie jak w zoo, że wchodzisz do miejsca, gdzie są małpy. I tam nie wiem, czasami jest tak, bo. Wiecie, jak kto oglądał, to wie, że one tam sobie siedzą, tam się iskają, ale w pewnym momencie coś tam się dzieje i wiecie, jakaś kurwa panika, tam wpadaj te mapy, wiecie, hu 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 hu, wszystkie wiecie, biegają, tam się obrzucają, tam kamieniami głównym wszystkim się obrzucają. To tak trochę to przypomina. Tak trochę to przypomina. Więc moi drodzy, powiem wam tak nie wykluczamy niektórych rzeczy, bo niektóre rzeczy są i warto o nich mówić. One są dosyć specyficzne, one też przez spiskowców tak zwanych są podciągnięte pod różnego typu teorie spiskowe, ale o nich też warto mówić i też będziemy pewnie o tym wspominać w odcinkach poświęconych specjalnie, czy to systemowi harp, bo taki istnieje, ale on jest do czegoś innego przeznaczony. Nie tak jak wszyscy piszą, wszyscy u nich wszyscy piszą, są różne jakieś inne rzeczy. Natomiast powiem Wam tak, nie dajcie się, uważajcie, czytajcie ze zrozumieniem. I czasami jak macie jakichś swoich fajnych, nie wiem, dostawców treści, nie wiem, polskich łowców BUSZ, sieć obserwatorów burz, napiszcie coś fajnego im w tym komentarzu. Niektóre osoby naprawdę to, to czytają i wiecie, w zalewie tego gówna, który się pojawia, Zawsze takie słowo jest naprawdę miłe. Ja życzę Wam dobrego wieczoru i widzimy się w kolejnym materiale.